Witam was bardzo dzisiaj wszystkich serdecznie. Dzisiaj trochę porozmawiamy sobie o Zubrze PSP. Skąd można dostać ten pojazd? No tak, no to w ten sposób można go zrobić. Ten pojazd można dostać za misje codzienne, które wykonujemy tutaj w tym okienku. To są misje dzienne, czyli co 24 godziny, i misje tygodniowe, które resetują się co 7, co chyba tydzień, 5 albo 7 dni, jakoś tak to tutaj było. Zaraz to sprawdzę, zobaczymy ile tu mi to skrobnie za te 350 golda. Dobra, zobaczymy, jak to zresetuję. Mam nadzieję, że to... Aha, dobra. Mamy tutaj, prawda, jeszcze następną misję. Tu mi punkciki wskoczyły. To co, jeszcze raz? O, widzicie? Co 7 dni dokładnie robi się nam to. I w tym momencie dostajemy też różne skrzyneczki za tę misję. Otworzymy sobie, zobaczycie, co wypada. I tak, żeby zrobić ten pojazd, potrzeba wam 300 punktów. 300 punktów, które są określone tutaj. Tutaj pojawi... Ja już jak zrobiłem oczywiście, to mogę zrobić sobie skrzyneczkę, z której też wypadają tam pojazdy, wynajęte wam pojazdy i inne takie duperołki. I chodzi o to, że mamy 300 punktów i każda z tych misji ma te określone żółte monetki, czy to są medaliki. I je zbieracie, aż padnie i on się wam wtedy pojawia. Ale mieliśmy mówić o tym pojeździe, więc ja teraz zaprezentuję wam jego dane. Jak to się robi? Damy sobie tu Centaura, Asalutera i PTZ. No to są moje wszystkie siódemki, które mam w tym momencie w garażu, także chodzi o to, żeby je po prostu wam pokazać, jakie są dane tego pojazdu względem innych, a więcej TDK-ów na siódemce, że nie mam. Także niestety nie pokażę. Dobra, zaczynamy, więc będzie od lewej do prawej, tak wiadomo, i to będzie teraz tak. Obrażenia 500, 462, 485, 600. Penetracja 650, 600, 600, 680. Obrażenia na minutę 7500, 6500 Centauro, 7121 na Saluter i 8035 PTZ 89. I teraz tak, szybkościelność, czas przeładowania 4, 5, 4, 4, 48. Tylko że z tymi czterema to tak nie do końca, to też wszystko zależy od dowódcy, także każdy z tych pojazdów jeszcze ma troszeczkę mniej, a tutaj mu spada poniżej 4 sekund. I to tak dość zdrowo poniżej 4 sekund. Punkty życia 2100, 2150, 2065, 2100. Pancerz. Każdy z tych pojazdów pancerza na kadłubie praktycznie nie ma, ale z tego wynika, że na przedniej płycie, przynajmniej na kadłubie gdzieś tam z przodu, nie wiem, górna płyta czy coś takiego, 95 mm ma najwięcej PSP. Wieża 60, 115, 50, 50, czyli tutaj Centauro ma najgorszą wieżę, 115 mm na przodzie, coś to może dać, a tutaj jest 60, także papierowe to, ale tutaj mamy kompozyt, a w stałych pojazdach mamy stal. Dobra, i teraz tak, maksymalna prędkość, ja się do kawy napiję, bo jest rano, naprawdę jest rano, sobota rano. Maksymalna prędkość 115, 100, 85, 55. Czyli tutaj to już jest grubo, prawie jak czoł. Jak wiem, tak. Przyspieszenie od 0 do 100, 4,5, 4,5, 5, 6. Masa 20 ton, 23 tony, 17 i 31 ton. Obrót kadłuba jeszcze jest na PTZ-cie, bo to kosienicówka, 33 stopnie na sekundę. I teraz tak, no. Tak. I teraz najważniejsze, że współczynniki kamuflażu. 34%, 36, 35, 35. Podczas postoju 42, 44, 43, 43. I zasięgi widzenia 420, 410, 410, 410 i 480. Czyli tu wynika z tego, że najdalej widzi stokowy, powiedzmy stokowy, bo to ja na razie on jest stokowy, ZUB PSP. A z tym stokowym zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Współczynniki kamuflażu, no parę procent mniej, co mogę powiedzieć. Da się żyć. Grałem nim, da się żyć, naprawdę nieźle. Depresja armaty minus 7,5 stopnia, minus 6, minus 4, minus 8. Rozrzut 0,8, 0,7, 0,07, 0,06 można powiedzieć na saluterze i 0,07 na PTZ-cie, czyli te pociski w miarę latają z tych TDK-ów i tu się nie ma naprawdę się przejmować. Celność w AW jest naprawdę dobra. Czas celowania 1,78, 1,53, 1,54,
i 1,38. A zaraz wam wytłumaczę dlaczego, ponieważ na... Tu już mieliście te suche dane tak zwane. Ja mu tutaj założyłem szybką szczelność, kamuflaż i, uwaga, zwiększone przyspieszenie na bardzo. Dlaczego? Bo ten pojazd naprawdę jest taki troszeczkę, powiedzmy, mułowaty jak na razie dla mnie. Także wolę, żeby on się szybciej przemieszczał, a ta celność to jakoś sobie tam z tym poradzimy, ponieważ on posiada jeszcze tutaj właśnie dodatkowe rozwinięcia modułów, które zdobywamy też za misje dzienne, tylko że już nie to jest tak, że mamy na przykład za 30 punktów, tylko tutaj jest to przeliczane. Mamy warunki odblokowania. Przejść 50 sezonowych zadań, jedno zadanie tygodniowe liczy się jako 5. Czyli jeżeli potem, jak już zrobimy sobie ten pojazd, dostaniemy do garażu, robimy sobie dalej te zadania i jedno zadanie z razy 5. Na przykład ja już tu mam uzbierane 25. Tutaj mam, znaczy wiadomo, to każdego będę miał uzbierane 25. I następny, na przykład tłumnik, który daje współczynnik kamuflażu podczas strzelania zmniejszony o 50. Współczynnik kamuflażu podczas jazdy zmniejszony o 50. Współczynnik kamuflażu zwiększony o 2. Czyli jeżeli ten pojazd zostanie rozwinięty, współczynniki kamuflażu wskoczą o 50%, to będzie ciekawe. No i zamek, oczywiście czas przeładowania zwiększony o 20. Zwiększony. Zmniejszono. No dobra, nieważne. Tłumaczenie mnie interesuje. Dobra, w każdym razie. Ma to działać tak, jak działać. Ma. I teraz tak. Także tutaj musimy sobie zbierać punkciki. Pojazd posiada działo. I oczywiście drugą jego możliwością jest to, że posiada również armatę. Boże, działo i armatę. Ja też już mówię. Rakiety. I to dwa rodzaje. Top ataki, czyli te, które widzicie, tak, które tutaj na obrazku wybuchają nad pojazdem, atakują u góry. Typowo tak wybuchowym sposobem. No i oczywiście zwyczajne rakiety, które prowadzimy do celu prosto. Także taka dwuzadaniowa pręka. Dekowa, nie? Dobra. I teraz tak, za chwilę wam pokażę jedną bitwę z nagrania. Ponieważ tak chwilę pograłem, tak sobie myślałem, że ja bym to zrobić na żywo, nagrywać ten, ale niestety nie miałem kiedy. No. Także czy warto? Podsumowanie. Powiem tak, że pojazd jest ciekawy, posiada naprawdę fajne możliwości. Lubię to działo po prostu, ono nawala jak wściekłe, nawet jest celne, jeszcze tym bardziej jak się te ulepszenia zrobi do końca. Czyli te wszystkie rozwinę sobie ten moduł, czas celowania skrócony o 30%, po prostu tak, do działu nowego. A kiedyś jak zrobię sobie na te, uzbieram gdzieś te punkty, to w tym momencie sobie dorobię moduł na rakiety. Dobra, i co teraz? No dobra, tu nie ma rudze. Podsumowanie na końcu, teraz zapraszam was na bitwę i zobaczymy, co się będzie tutaj działo. Dobrze, tak jesteśmy już w bitwie, także zobaczycie sobie, jak sprawuje się ten pojazd mniej więcej tutaj podczas gry. Cóż mogę nie powiedzieć, brakowało mi w nim trochę ruchliwości, ale... Z jednej strony też załoga wtedy była trzyperkowa, jakby to nazwać, miała trzy poziomy, także czym, teraz chyba mam czteropoziomową, także czym wyżej, tym lepiej, naprawdę. Tam mu troszkę podzmieniałem, również no, zdjąłem do skręcania celownika i dołożyłem w celu poprawy prędkości. Także widzicie, jak to tutaj wygląda. Co jeszcze mogę powiedzieć? Sam pojazd posiada... To działo. Przede wszystkim to działo jest magiczne. Które pozwala na no, ogromne... No, no, patrzcie się, 3,87 przeładowania. Celowniczek bardzo mały. Da się tutaj klepnąć naprawdę niezłe wartości damage'u. Jeżeli już kogoś złapiemy na gąskę, już go z niej nie puścimy, nie? Wiadomo, standardowe procedury. Złapać kogoś na gąskę i go wydoić do zera. Tutaj w bitwie niby na początku nic się nie dzieje, ale jednak coś potem się będzie fajnego działo. Także oglądajcie i zobaczymy tutaj, prawda, za chwilę jakąś małą akcję na pewno. O, 3,87 przeładunek.
tylko że ruchliwość. Jak na Tetega, no ale wiadomo, Teteki nie powinny być zbyt szybkie. Tak, kiedyś było, bo jednak one wtedy robiły straszne miazgę w objeżdżaniu, a Teteki nie dawały rady z tym Tetekiem papierowym. Macie przykład właśnie, tylko nie wiem też komisji. Ale patrzcie się, jak pracuje działo, nie? Działo jest naprawdę wyśmienite w tym pojeździe. Jeszcze jak dodatkowo te moduły, które tam wcześniej opowiadałem, uda mi się odblokować za jakieś 100 miliardów lat, no to zwiększy, jeszcze obniży się to przeładowanie. No myślę, że poniżej 3,5 sekundy chyba da radę. To sobie to odsuną, odsunę sobie kamerę. Zobaczycie teraz akcję. Właśnie specjalnie na tej mapie pojeździłem w celu zobaczenia sobie, jak on tutaj, prawda, będzie zachowywał się, jak przyspiesza, jaką prędkość utrzymuje i tak dalej. I naprawdę to zależy od załogi. Dodatkowo mam na nim oczywiście systemy TTK-ów, czyli tłumniki, nietłumniki i innego typu sprawy, które są tutaj, które nam dają tam do kamuflażu, do przeładowania i tak dalej, i tak dalej. No, ale tutaj nie miałem gdzie tego wykorzystać, bo tu musimy się nie ruszać. Także czy pojazd jest wart swojej ceny? No, pojazd jest na pewno wart swojego tego. W każdym bądź razie, jeżeli macie tam, gracie w Armoreda i te misje tam są, to zróbcie go sobie powolutku. Na co jakiś czas się te misje wymieniają. Tak samo jak pojazdy do zdobycia. Wcześniej były do zdobycia Sheridan, był VBL, też z... właśnie z tamtych zadań, za te właśnie zbierane punkciki. No warto mieć takie pojazdy w garażu, no, można je zrobić po prostu za darmo i mieć. Do działa się w tym pojeździe nie mam procesu co przykleić, jedynie do ruchliwości, ale mam nadzieję, że jak już on się tam załoga na maksa rozwinie i tak dalej, no to on będzie naprawdę, i to się polepsza, bo w tym momencie to jest bitwa już troszkę mata, troszkę jeszcze na tych boostach wszystkich podniosłem poziomy załogi i tak dalej, dalej troszkę pozmieniałem i jest naprawdę lepiej, dużo, dużo lepiej. Czasami czuć brak tej mocy, że on tak jakby chce, ale nie może jechać. Nie? Czyli sytuacja dość ciężka, ponieważ u nas same miękkie, no oprócz Challengera, który gdzieś tam wesoło sobie stoi za górką z 3950 HP i stoi nad tą górką, a reszta to są naprawdę bardzo, bardzo miękkie cele i to nie ma żadnego problemu, żeby nas zniszczyć. Oni mają Lekretka, Leoparda, Stingfire, Stingray i Swingfire, także one mają walnięcie te ich pojazdy. Nasze teoretycznie też, ale my mamy mniej HP? A tak, coś takiego tu się działo. Widzicie, działo nawet w czasie ruchu bardzo celne. O, właśnie to jest to, o czym mówię. Widzicie, tak się zbiera, zbiera, ale tak zbiera się, ale nie może. Nie? Także zanim film, bo to będzie, już nie będę wchodził do garażu, nie będę wam tego mówił, tylko podsumowanie. Warto go mieć, po prostu warto go zrobić sobie za te misje, tam troszkę się połączyć, przeczytać. Na każdym trybie te misje działają, także nie ma żadnego problemu. I co? I oczywiście mnie trafił rakietą. Jak zakręcić, widzieliście jak zawinął tą rakietę? Cajaczek? I trochę tu sytuacja już była nieciekawa. Bo jednak, no, druga rakieta znaczy zgon.
dopiero rakieta zaczęła zgon, to musiałem tu na chwilę wyłączyć głos, bo już mi wszedł w pokoju. I tutaj teraz się już było naprawdę niebezpiecznie, no bo tu jednak... A czy dobrze tego leoparda dobili, no jednak Chief Challenger z pełnym HP. Praktycznie, ile tam mu zostało? O, coś koło 3400 HP. No i trzeba było poczekać, aż się tu bidulka do kolebota do nas, nie? Nie wiem, jak on to zrobił, żeby to HP tak po prostu przykitrał. Nie zwracałem wcześniej uwagi na niego. Ale tu go gdzieś dopadną, on tu zaraz zostanie nieźle też bęcki. Chyba. Wiecie, tu już jest tak groźnie, bo jednak jedna rakieta. Koniec. Chyba sobie Challenger nie trafił. Ale udało się to wygrać. I po prostu no, udało się to zrobić dość tak bez większych ekscesów. Tedek, jak zachowanie Tedeka z bardzo, bardzo dobrym działem, nie? Nie wiem, gdzie on teraz strzelił w ogóle. Teraz ja sobie znowu nie trafiłem. I koniec bitwy. Dobrze, proszę Państwa, także tak wyglądała bitwa tym pojazdem, widzieliście wynik. Robić, jeszcze raz robić, jeżeli macie ochotę, robić i tyle. Punkciki zbierać, zrobić, 300 punktów naprawdę nie jest dużo, tam jeszcze wrzuca czasami maksymalnie chyba po 40 razy na tydzień, druga misja chyba 30, no to już macie 70, rozciągnięte w czasie, ale to bez żadnego problemu, zupełnie się zrobić. Dobra, niech się już przełączy do tego garażu. Także Zuber PSP, jeden z lepszych pojazdów moim zdaniem, które można za darmo dostać tutaj z tych właśnie zadań. No i to by było na tyle mojego marudzenia. Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się i miłego dnia.